Do końca pan. Tak, do końca. Oczywiście nogami pan utrzymuje samolot na linii środkowej, delikatnie prawie, bardzo delikatnie. Rotate. 130, tak? Tak. Panie komenda, rotate. Biła, rotate. To się. A nie było komendy? Biła. Biła, rotate. 2000 stóp, myślę, już możemy oddawać drążek. 2000 stóp to jest taka optymalna wysokość na robienie kręgów. I zakręca się. Tak, jest, w prawo, zakręcamy w prawo. Subgrade, to podamy. Ja się tu... Ja w ciekawostki padnie teraz jeszcze. Ustawiliśmy przepustnicę, żeby nam utrzymywała samolot na prędkości około 200 knotów. Może pan zobaczyć, jak przepustnica sama będzie chodziła. Widzi pan, teraz krzyż się troszkę podniósł. Czyli zatem on będzie dążył do tego, żeby... żebyśmy nabrali wysokość. Musi pan podnieść samolot. Wracamy jakby, tak? No, lecimy, będziemy podchodzić powoli do lądowania, tak. To teraz możemy skręcić na ten punkt i byśmy powoli już podchodzili do lądowania. Szybko leci, prawda? No, czas leci szybko. Ucieka niesamowicie. Nad punktem awaki, widzi go pan na displayu? Tutaj? Tak, tak. Mamy mieć 2600 stóp. Pan tutaj jest osobą latającą, ja tylko wspieram. Widzimy czerwone światła, tak, tak, które symbolizują nam lotnisko, w zasadzie próg pasa. Musimy podnieść. Mieliśmy mieć 2600. No właśnie. Nad kolejnym punktem mamy mieć 1700. A jego górę. Już prostujmy, jesteśmy idealnie na tym, na prostej. Widzę pas. Jaką wysokość trzymać? Schodzić? Nie, troszkę musimy utrzymać tak, żeby tam były dwie białe i dwie czerwone. Schodzimy. Bardzo delikatnie. Są białe, są białe. Wszystkie białe, wszystkie białe, prawda? A powinniśmy mieć 2 na 2. Do siebie. Delikatnie w prawo, bardzo delikatnie, bardzo. Mam tu. W lewo. Do siebie. Delikatnie w prawo. Do siebie. Żeby go podnieść, tak? Żeby tyle najpierw. I tutaj mamy rewersery. Może pan pociągnąć tu, do góry. Okej. I słychać, pedałem troszkę w prawo, tak, żeby nie uciekał. Jest chyba prawie na linii środkowej, jak pan uważa. Nie wiem, jak tam z pana strony. Mi się wydaje, że jest ok. No tak. Dobra, odzę dużo pociągałem. Dobra. Jesteś. Wylądowaliśmy bezpiecznie. Zapraszam kolejny raz.